Dziś w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu polskich miast i wiosek przechodziły marsze w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Narodowy Marsz Papieski odbył się w Warszawie. Narodowy Marsz Papieski, który przeszedł ulicami stolicy, był największym, jaki odbył się w naszej ojczyźnie. Uczestniczyli w nim dzieci, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi. Polacy chcieli w ten sposób bronić dobrego imienia papieża Polaka i sprzeciwić się medialnym atakom na Ojca Świętego. Na przodzie marszu jechał historyczny pojazd Papa Mobile, którym Jan Paweł II podróżował w trakcie swoich pielgrzymek do ojczyzny. Towarzyszyli mu ułani, Bractwo Kurkowe, zakon rycerzy świętego Jana Pawła Wielkiego oraz reprezentanci innych zakonów świeckich. Niesiono także relikwie papieża Polaka. Narodowy marsz wyruszył z Ronda Dmowskiego, następnie ulicami Marszałkowską, Królewską przez Plac Piłsudskiego. Dotarł na Plac Zamkowy, gdzie odśpiewano Te Deum. To tam, na scenie przed Zamkiem Królewskim, młodzi ludzie złożyli przyrzeczenie. Przyrzekali, że będą kontynuować dzieło Jana Pawła II i nigdy od niego nie odstąpią. Podczas marszu część osób trzymała w rękach wielkanocne palmy. Uczestnicy Narodowego Marszu Papieskiego mieli wpięte przypinki z Ojcem Świętym i hasłem Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy. Nie zabrakło też pieśni religijnych, w tym ukochanej przez świętego Jana Pawła II Barki. Po zakończonym marszu w Archikatedrze Warszawskiej sprawowana była Eucharystia.